Cześć, z tej strony Kacper. Dziś mam dla Was pierwsze wrażenia z użytkowania LG G3. Na początku muszę powiedzieć co nieco na temat ekranu w tym urządzeniu. Przyznam szczerze, że nie wiedziałem, że LG G3 ma aż tak cienkie ramki. Nie widać tego za bardzo przy wygaszonym ekranie, ale gdy podświetlimy ekran, no to wyraźnie widać, że ramki to po prostu jest kwestia paru milimetrów. Wygląda to moim zdaniem po prostu genialnie. I zastanawiam się szczerze, czemu inni producenci nie produkują telefonów o tak cienkich ramkach. Jest to zapewne też spowodowane tym, że przyciski, które zazwyczaj są po bokach, mamy umieszczone na tyle. Jak już jesteśmy przy przyciskach, to też pasuje o nich powiedzieć parę słów. Miałem już LG G2 Mini z takim ułożeniem klawiszy i nadal podtrzymuję opinię, że jest takie ułożenie bardzo komfortowe. No i jak trzymamy telefon w taki sposób, to nie musimy sięgać gdzieś od góry czy od boku, tylko po prostu na tyle, mając palec, możemy komfortowo wcisnąć klawisz zasilania czy głośności, więc to jest dla mnie, prawdę mówiąc, plus. Dodatkowo, jeśli przyciśniemy dłużej te klawisze, na przykład w dół, no to od razu uruchamia nam się aparat, co jest też bardzo fajną funkcją. Prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że LG G3 posiada aż tyle funkcji. Na przykład totalnie nie miałem pojęcia, że mamy tutaj multi-window, które no działa, przyznam szczerze, bardzo dobrze, aczkolwiek no są tylko kilka jest tylko aplikacji, które wspierają te multi-window. Więc troszeczkę ograniczenie jest, ale zawsze to jest jakieś urozmaicenie i na przykład możemy uruchomić dwie przeglądarki, SMS-a i przeglądarkę, albo moje ulubione połączenie, czyli YouTube i Chrome. No bo możemy jednocześnie i przeglądać internet i przy okazji obejrzeć coś sobie na YouTubie, więc to jest wielki plus. Dodatkowo w ustawieniach mamy mnóstwo dodatkowych funkcji, które opiszę dokładnie w pełnej recenzji. Oczywiście oprócz wspomnianego przed chwilą multi-window mamy tak zwane aplikacje Q-Slide, czyli kilka podstawowych aplikacji, które uruchamiają się w formie takiego małego okienka, które możemy zmniejszać, zwiększać, zmniejszać również widoczność czy przeźroczystość bardziej, albo otworzyć na pełnym ekranie, lub też po prostu zamknąć. Mamy kilka tych aplikacji, no nie jest ich sporo, ale no te najpotrzebniejsze chyba są. Jeśli chodzi o działanie systemu operacyjnego, no to chyba nikogo nie zdziwi to, że telefon działa bardzo płynnie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że kilkukrotnie już zdarzyło się, że po prostu interfejs systemu przeładował się, gdy wychodziłem z jakiejś aplikacji. Mamy tutaj oczywiście Androida wersji 5.0 Lollipop, więc mamy dostępne wszystkie nowości z tej wersji systemu, takie jak na przykład te powiadomienia na ekranie blokady, więc to jest bardzo fajne. Jeśli chodzi natomiast o aparat, to jestem, prawdę mówiąc, troszeczkę zawiedzony. Owszem, no zrobimy przyzwoite zdjęcia, ale tak LG reklamowało się, że tutaj jest jakiś ten laserowy autofokus, że taka dobra matryca, no a zdjęcia moim zdaniem są dość przeciętne. Więc tutaj jakoś LG nie popisało się. Dobra, w tym filmiku to już wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego telefonu, dajcie śmiało znać w komentarzach. Oczywiście pisemna wersja pierwszych wrażeń będzie dostępna na blogu kapsologicznie.pl. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!